Cześć wszystkim, z tej strony Wojciech Szymański. Dzisiaj do mojego showroomu przyjechał model F18 od Sanremo. Jest to jednostka multiboilerowa, bardzo podobna do Verona RS, którą mieliście okazję zobaczyć troszeczkę wcześniej. Składa się z trzech boilerów, dwóch boilerów przygrupowych i jednego głównego boilera z tyłu, który służy do przygotowywania pary i wrzątku. Ponadto ekspres wyposażony jest w dysze do spieniania mleka typu cold touch, a więc te, które nie nagrzewają się i dzięki czemu podczas spieniania mleka nasze mleko nie będzie się przypalało. Fajnie, bo zawór dyszy pary ma bardzo krótki skok, więc tutaj naprawdę bardzo wygodnie się pracuje. Ponadto cały system spieniania mleka jest zapożyczony z praktycznie najwyższego modelu od Sanremo, czyli Cafe Racera. Naprawdę można było powiedzieć, że sam spienia mleko. Do tego mamy wyświetlacze przy grupach małe, które pokazują nam temperaturę grupy, temperaturę wody do zaparzenia naszej kawy, tak? Zaraz przy grupie, ponieważ czujnik temperatury znajduje się tutaj z boku, podobnie jak w Veronie RS. Tak, a w momencie, kiedy puszczamy sobie wodę do zaparzenia kawy, ten wyświetlacz zmienia nam temperaturę na czas zaparzania kawy. Na środku znajduje się duży wyświetlacz, dzięki któremu możemy zaprogramować cały ekspres. A więc takie funkcje jak preinfuzja, mamy tam wszystkie liczniki, mamy pokazane temperatury boilerów przygrupowych, boilera tego głównego do spieniania mleka. Tak? Bardzo fajną rzeczą i to mi się naprawdę bardzo podoba. Słuchajcie, producent wyciągnął zawór pompy na dół, także mamy do niego bardzo łatwy dostęp, a dzięki czemu możemy zmienić ciśnienie. Jeżeli macie taką możliwość, to zachęcam Was do próbowania. Nie zawsze to standardowe 9 barów, prawda, tego ciśnienia zaparzania w naszej kawie jest najlepsze dla naszej kawy. Ja u siebie w kawiarni teraz mam kawę, którą zaparzam w 7 barach. Tutaj bardzo fajnie, bo rzeczywiście możemy błyskawicznie to po prostu podejść, przestawić sobie to ciśnienie i możemy spróbować, czy nasza kawa nie smakuje na przykład lepiej, nie jest gęstsza, nie ma lepszej konsystencji właśnie dzięki niższemu ciśnieniu zaparzania, na przykład w 7 barach, 8, 6, prawda? To możecie sobie dowolnie ustawić. Na tym ekspresie jest to bardzo proste i można to zrobić bardzo szybko, nawet w ciągu dnia pracy, z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, jak wasza kawa będzie się zachowywała przy niższym ciśnieniu. Oczywiście temperatury możemy dla tych grup zaparzających ustawić zupełnie niezależnie, czyli też jeżeli macie na przykład dwa młynki, dwie kawy, jedna kawa lubi wyższą temperaturę, druga kawa lubi niższą temperaturę, można tutaj spokojnie w tym ekspresie zrobić to zupełnie niezależnie. Tak samo z tego wyświetlacza możecie ustawić bardzo dokładnie wolumetrykę. I to już tak rzeczywiście w mililitrach, czyli możemy sobie zaprogramować, że nasza, prawda, kawa, powiedzmy, prawda, ma tam 56 ml, ale tutaj już z przycisku normalnie nie musimy tego programować, tylko sobie wejść w menu i dodać bądź ująć 1-2 ml z tego naszego programu dla konkretnej naszej kawy. I to też możemy zrobić niezależnie dla każdej z grup. Także też bardzo fajna funkcja, ona jest podobna, tak samo jest w Veronie RS. Całość wewnątrz jest oczywiście zaizolowana, dzięki czemu ten ekspres naprawdę jest energooszczędny, no i dużo bardziej stabilny. Jeżeli macie jakieś pytania dodatkowe odnośnie tego ekspresu, serdecznie zapraszam Was do kontaktu. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Cześć!